Proszę Państwa, 66 kg na macie centralnej wygrał przed chwilą Ciołombardę Paweł Oleszczuk, cement Grywkę, a teraz nie Michał Kośla w czerwonym trykocie, Mateusz Bernatek w trykocie niebieskim. Przygotują się nie Marcin Babiej i Edgar Melkumow. Trzeciej zwycięża w kostiumie czerwonym Anna Zwierudowska ZTA Zgierz. I zapraszam na matę trzecią, kategoria 60 kg, runda druga, grupa A. W czerwonym Beata Federowicz, cement Grywkę. I w niebieskim Agnieszka Król, Unia Racibórz. Na do swojej walki przygotują się Kamila Lelek, Kartuzia Kartuzy czerwonym i uwitam, że się CSU Dobra Magulicza w niebieskim.
Dają wice wygra Edwarda Segiana z Arkiem Gucikiem. Teraz będzie walka Marcina Kulis.